Najstarsi mieszkańcy naszego miasta są niezwykle aktywni. Na co dzień działają w Radzie Seniora i studiują na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W minioną niedzielę obchodzili swoje święto, podczas którego mieli okazję m.in. zaprezentować swoje talenty. Ich występy udowodniły, że w każdym wieku można oddać się pasji, którą ciągle odkładało się na przysłowiowe potem. Wiek senioralny, tak jak już nieraz podkreślałem, to nie jest wiek, który trzeba się w domu zamknąć i nic nie robić. To jest czas na to, żeby właśnie swoje ukryte talenty, które kiedyś tam były, powiedzmy, zamknięte, rodzina wymagała jednak opieki nad dziećmi, w tej chwili można to po prostu ujawnić i wykorzystać ten potencjał, który w seniorach drzemie. Miejscem, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, jest także Uniwersytet Trzeciego Wieku, do którego uczęszczają chętnie i licznie. We wrześniu bardzo dużo przybyło nam nowych słuchaczy. Myślę, że już w tej chwili będziemy mieć może około 200 słuchaczy. Z tego bardzo się cieszymy, bo przecież Uniwersytet Trzeciego Wieku bardzo rozwija seniorów. Odbywają się tu wykłady na rozmaite tematy, od historii po medycynę, a także zajęcia warsztatowe, które każdy słuchacz wybiera sobie indywidualnie. To m.in. języki obce, psychologia, dietetyka, kosmetologia, zajęcia muzyczne czy sportowe. Kształcimy się, trenujemy swoje mózgi, rozwijamy swoje zainteresowania, jak również mamy bardzo dużo przyjaciół, koleżanek, znajomych i to nas bardzo integruje. Nestorzy Mysłowic integrują się również w Radzie Seniorów, która działa w mieście już od kilku lat. Seniorzy są inicjatorami bardzo wielu ciekawych wydarzeń miejskich. Seniorzy są corocznymi opiekunami Parku Zamkowego. Podejmują tam różnego rodzaju inicjatywy związane ze spotkaniami, z organizacją sobie wolnego czasu. Podczas swojego święta 2 października w Mysłowickim Ośrodku Kultury seniorzy mieli też okazję m.in. skorzystać z porad zdrowotnych, upolować coś na stoiskach z książkami, rękodziełem czy kosmetykami. W części artystycznej pod hasłem Muzyka łączy pokolenia, oprócz najstarszych, wystąpili również najmłodsi mysłowiczanie.